Ostatnia runda nad ziemią. Jeszcze chwila. Nigdy jeszcze nie wylądował tutaj samolot wiozący człowieka równie sławnego i związanego na zawsze z historią ludzkiej myśli. To on, bohater naszej epoki, Jurij Aleksiejewicz Gagarin. Pierwszy na własne oczy zobaczył kulistość Ziemi. Jednym spojrzeniem ogarniał całe kontynenty. Widział dzień i noc równocześnie. Zajrzał w czarną, milczącą pustkę wszechświata. Major Gagarin melduje szefowi rządu radzieckiego. Pierwszy w świecie lot kosmiczny dokonany został na radzieckim statku kosmicznym Wostok. Wszystkie urządzenia i cała aparatura pracowały bez zarzutu. Samopoczucie wspaniale. Gotów jestem wykonać każde nowe zadanie. 12 апреля 61 года. Все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Премьер Хрущев глубоко взрушен и gratuluje первому космонавту. Два поколения спотыкаются тут на очах całego świata. Chruszczow przypomniał w przemówieniu chodzącą w lapciach przedrewolucyjną Rosję. Żona Jurija, Walentyna, wiedziała o zamierzonym locie. Rodzice, ojciec Aleksiej Iwanowicz i matka Anna Trofimowna. Prości, spracowani ludzie. Czy przypuszczali kiedykolwiek, że ich Jura stanie się najsławniejszym człowiekiem stulecia? Członkowie rządu, przywódcy partii, najbardziej znane osobistości kraju witają Gagarina. Obok głównej trybuny oczekuje w komplecie korpus dyplomatyczny. Przedstawiciele 70 krajów składają radzieckiemu bohaterowi niezdawkowe bynajmniej gratulacje. Nawet otrzaskani z historią dyplomaci odczuli niezwykłość tej chwili. 200 tysięcy Moskwiczan przybyło na odległe lotnisko. Jurij jest nasz, krzyczą na prędce sporządzone transparenty. Dobrze jest znowu stąpać po ziemi. To najlepsza nagroda za 90 minut absolutnej samotności. Protokół przewiduje takie przywileje tylko dla głowy państwa. Ale Kolumba Kosmosu honoruje się niczym udzielnego monarchę. Zasłużył na to swym męstwem. Cała Moskwa wyległa na ulicę. Pierwszy dzień ery kosmicznej był dniem wolnym od pracy. Nigdy chyba jeszcze nie widziało to miasto tak żywiołowej radości i takiego uniesienia. Świat patrzy dziś na Moskwę, na ojczyznę pierwszego kosmonauty. Patrzy, podziwia i wyciąga wnioski. Było to podsumowanie gospodarskiej dyskusji o sprawach naszego kraju. Nawet pogoda nie sprawiła zawodu w tę kwietniową niedzielę. Już kilka minut po szóstej wyruszyli z domów pierwsi wyborcy we wsi Jasieniu w województwie rzeszowskim. Członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej, słuchacze Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Tutaj pamięć dnia wczorajszego jest żywa i wśród młodego pokolenia. Rzeszowscy chłopi toczyli niejedną walkę o prawo do życia i ziemi. Białostocka wieś Rafalówka. Z paradą jak do ślubu. Dziewczęta chyba żałują, że wybory odbywają się tylko raz na 4 lata. Wydarzenie nie tylko polityczne, ale i towarzyskie. W mniejszych miejscowościach kandydaci na radnych to często ludzie osobiście wyborcom znani. Mieszkańcy oczekują, że zamierzenia gromady czy powiatu znajdą się w dobrych rękach, że tempo korzystnych przemian będzie się utrzymywać i zwiększać. Jedziemy na zachód. Katowice. Tutaj jako najlepszy argument za listą Frontu Jedności służyły te gałęzie przemysłu ciężkiego, w których najwięcej zmieniło się na lepsze. Niewielki Syców w województwie wrocławskim ma także swoje małe, ale widoczne osiągnięcia.
jarzeniówki i nowe tynki, remonty i kawiarnie. Są także skromne i rzeczowe plany na przyszłość. Sycowianie głosują za nimi. Gdańsk, stolica polskiego cudu gospodarczego w przemyśle stoczniowym. Każda niemal komisja wyborcza pracowała tutaj w nowo odbudowanym domu, a każdy gdańszczanin oddawał swój głos za dalszym rozwojem Polski na morzu. W porcie zacumowany MS Słowacki. Za kilka godzin statek wychodzi w rejs. Marynarze głosowali już o 5 rano. Zalogi statków polskich głosowały nawet w Australii i na Oceanie Indyjskim. Plac centralny w Nowej Hucie. Dopiero drugi raz wybory odbywają się w mieście Nowa Huta. Poprzednie odbywały się na wsi, a później na placu budowy. Jesteśmy w Warszawie. W obwodowej komisji wyborczej numer 94 głosuje premier Józef Cyrankiewicz. Wicepremier Jędrychowski z rodziną, minister Rapacki z małżonką. W innym obwodzie oddał głos Aleksander Zawadzki. Władysław Gomułka z rodziną udaje się do lokalu wyborczego. Mieszkańcy całej dzielnicy znają pierwszego sekretarza nie tylko z prasy. Przeważającą większość głosów oddano w całym kraju przed południem. Godzina 22. Teraz rozpoczyna się całonocna, żmudna i odpowiedzialna praca komisji wyborczych. Cała kampania została przeprowadzona siłami społecznego aktywu, który zasłużył sobie na wdzięczność. 95,5% uprawnionych wzięło udział w wyborach. Zgodnie, rozsądnie i odpowiedzialnie głosowaliśmy za programem rozwoju Polski. Dziura w obwarzanku, czyli śródmieście Warszawy. Od kilku lat toczyły się dyskusje na temat zabudowy tych cennych terenów i wreszcie ruszamy do generalnego natarcia. W ciągu 5 lat śródmieście stolicy będzie gotowe. Plany już są. Marszałkowska rób wspólnej dzisiaj i po zakończeniu budowy. Skrzyżowanie ulicy Krajowej Rady Narodowej z Żelazną. Dżungla Ruder ustąpi przed szkłem i betonem. Prawie wyłącznie zabudowa mieszkalna. Ulica Emilii Plater stanie się z pewnością ulubionym deptakiem warszawiaków. Plac Dzierżyńskiego odzyska w końcu swój rozmach i perspektywę. Na rogu Bielańskiej i Placu Teatralnego już są pierwsze zarysy nowego osiedla. Zachodnia część Alei Jerozolimskich przeznaczona jest w całości na nowoczesne bloki mieszkalne. Skończyła się prowizorka i królestwo przypadku. Warszawscy architekci pod przewodem Adolfa Ciborowskiego opracowali szczegółowy plan rozwoju miasta na nadchodzące 5-lecie. Ofensywa budowlana skoncentruje się przede wszystkim na Śródmieściu. A właściwie już się zaczęła. Nigdy więcej nie zobaczymy parterowej Marszałkowskiej. Na miejscu przyszłej ściany wschodniej trwają intensywne prace rozbiórkowe. Z inicjatywy ZMS młodzież stolicy objęła patronat nad budową. Niemal codziennie pracują tu studenci, młodzi robotnicy, żołnierze. Wartość czynu społecznego już teraz sięga kilku milionów złotych. Coraz bliższa staje się od dawna oczekiwana ściana wschodnia według projektu profesora Karpińskiego. Będzie to piękny, ruchliwy i dla wszystkich użyteczny fragment stolicy. Pierwsze roboty konstrukcyjne rozpoczną się jeszcze w tym roku. Amatorskie kluby rakietowe mnożą się na świecie jak sputniki. Można powiedzieć, konik epoki. A i my nie zasypiamy gruszek w popiele. Oto pierwsze polskie podróżniczki rakietowe. Po raz drugi od czasów Popiela wkraczają na arenę historii. Krakowski Klub Techniki Rakietowej obrał pustynię blendowską za swój poligon. Kiepskim dowcipom nie ma końca, a przecież doświadczenia przydają się w meteorologii. Uwaga! 3, 2, 1. Zasobnik wylądował na spadochronie. Pasażerki dobrze zniosły podróż. No cóż, konstruktorzy rakiety Gagarina też kiedyś zaczynali od najprostszych doświadczeń.